Która władza jest ważniejsza? Władza ustawodawcza czy wykonawcza? Dlaczego pan krzyczy? Dlaczego pan krzyczy? Ja pytam, proszę pana. Mi się tutaj pana nie boi. Wiedzą panowie, która władza jest ważniejsza? Która? Chce pan odpowiedzieć? Tak? Te pytania nie będę mi odpowiadał. Drogi panie, jeżeli chodzi o kompetencje, rozumiem, że chodzi panu o poziom gminy. Tak. Jeżeli chodzi o kompetencje, są bardzo zróżnicowane. Otóż prawo na terenie gminy stanowi Rada Gminy. Przewodniczący. Działania, które nie są w kompetencji rady. Dlatego chciałem panu powiedzieć, że na przykład przewodnicząca rady gminy nawet nie reprezentuje gminy na zewnątrz. Ona jest jedynie osobą, która organizuje pracę i przebieg sesji. Ponadto wykonuje pracę organizacyjną dla gminy. Jeżeli chodzi o funkcje stanowiące, ale jest ich niewiele. Jeżeli chodzi o obrót ziemią, na przykład, prawda, to dzierżawa, wynajem, czy też tym rodzaju ziemi. Jeżeli jest to powyżej 3 lat, to wtedy już wypowiada się Rada Gminy. Czyli jak pan widzi, jest troszeczkę zamieszania, jeżeli chodzi tutaj o kwestie kompetencji. Proszę pana, z tego co mi wiadomo, władza ustawodawcza jest dużo ważniejsza od wykonawczej. Czyli Rada Gminy decyduje przede wszystkim, nie o wszystkim. A wy panowie jesteście jak dupa od srania, żeby decyzję Rady Gminy wykonać. I to natychmiast. Tyle, koniec, kropka. Podskoka. Tutaj następny, proszę.